Z Jokerem 2 jest podobnie jak z Emily Armstrong, czyli z nową wokalistką Linkin Park. Opinie wśród fanów są mocno podzielone. Połowa publiczności ją absolutnie kocha, połowa nienawidzi za to, że jest nową uczestniczką zespołu tak legendarnego jak Linkin Park. I z Jokerem 2 było dokładnie tak samo. Praktycznie nie ma opinii po środku. Są ludzie, którzy uwielbiają ten film, są ludzie, którzy go z zasady nie obejrzeli i są osoby, które obejrzały ten film, no ale go mocno po prostu zjechały w swoich opiniach, w swoich recenzjach. I myślę, że to jest taka bardzo duża wartość, jeżeli chodzi o Jokera 2, że on po prostu polaryzuje na tyle opinię publiczną, że wzbudza ten film bardzo skrajne emocje i przez to ta dyskusja jest o wiele bardziej ciekawa, no bo jest wiele różnych filmów, które przechodzą przez ten run kinowy, no i po prostu uznajemy je za średnie, dobre, bardzo dobre, złe, ale nie generują aż takich emocji, żeby ta dyskusja internetowa, ta dyskusja między zwykłymi ludźmi była aż tak żywiołowa. A Joker 2 jest właśnie takim bardzo fajnym przyczynkiem do dyskusji, jakie mam oczekiwania wobec postaci Jokera i czy to, że film jest musicalem, go ewidentnie dyskredytuje na każdym polu. O tym będę chciał porozmawiać z Filipem, którego możecie znać w sieci pod nickiem Sałata. Cześć Filip. Hej, cześć, dzięki za zaproszenie. Na sam początek, ponieważ to jest recenzja spoilerowa, chciałem po prostu ciebie zapytać o to, jak ci się podobał Joker, oczywiście Joker 2, i jak go oceniasz w kontekście części pierwszej? Czy dla ciebie to jest potrzebna kontynuacja, czy ona coś wnosi nowego do tego Jokera w interpretacji Joaquina Phoenixa? No to ja muszę tak trochę zacząć od tego, że ja nie jestem fanem takiego dzielenia filmów na potrzebne i niepotrzebne, bo według mnie no to nie ma znaczenia i mogą być, i według mnie no teoretycznie żaden film nie jest tak jakby potrzebny ludziom do życia, nie? Ale wszystko zależy według mnie od twórców i o ile można powiedzieć, że ten drugi, że sequel do Jokera albo jakikolwiek powiedzmy inna kontynuacja jest niepotrzebna, to mimo wszystko najważniejszy jest ten efekt końcowy. I muszę przyznać, że ja się bardzo zaskoczyłem tym, jak wyszedł ten Joker Folie Doux, ponieważ muszę przyznać, że nie jestem ogromnym fanem pierwszego Jokera. To jest według mnie bardzo ciekawy film pod względem tego, jak wpłynął na publikę i jaki ruch wokół siebie wytworzył, ale czysto jakościowo według mnie jest tam dużo rzeczy, które zwłaszcza w scenariuszu mi nie pasowały i które zwyczajnie były odtwórcze względem inspiracji bardzo wyraźnych Todda Phillipsa, na przykład Martina Scorsese. I ja nie ukrywam, że jednak po Toddzie Phillipsie, który na przykład słynie z tego, że generalnie zrobił ten sam film 3 razy, czyli Cuts Vegas, no jednak spodziewałem się, że ten drugi Joker, nawet pomimo tych zapowiedzi o tym, że będą musicalowe elementy, to właśnie spodziewałem się, że no okej, może będą jakieś lekkie formalne, może nie tyle udziwnienia, ale urozmaicenia, ale jednak to skończy się jako ten, no raczej ten sam film, tylko powiedzmy z Lady Gagą tym razem. A naprawdę zaskoczyłem się, jak dużo odważniejszy jest ten film, jak on faktycznie według mnie formalnie wyprzedza swojego poprzednika i jednocześnie jak powiedzmy krytykuje swojego poprzednika, a właściwie bardziej jego odbiór, a jednocześnie jakby dalej kontynuuje te motywy, które tam były rozpoczęte. Dobrze, że wyróżniłeś tą stronę formalną i tą stronę, że tak powiem, fabularną tego filmu. Zacznę od strony formalnej i może zacznę od omawiania tego filmu od końca. Zacząłem się zastanawiać, czy Joker 2 dużo by stracił na tym, że gdyby nie był musicalem. I uważam, że on, ten Joker 2 musiał mieć konkretnie taką formę, żeby podbić to szaleństwo tej sytuacji, w której się znalazł, tej niepewności, czy on jest, czy nasz główny bohater jest Arturem, czy jest Jokerem. Myślę, że ubranie to w taką musicalową formę, no bo nie cały film jest musicalem, tak? To nie jest tak, że od początku do końca tam są partie śpiewane, tylko w konkretnych momentach postacie porozumiewają się ze sobą za pomocą piosenek, albo nie chcą się ze sobą porozumiewać, bo jedna na przykład osoba mówi, a druga mu odśpiewuje, co widać ewidentnie w trzecim akcie, gdzie te
potrzeby zarówno Jokera, jak i Lee się zupełnie rozjeżdżają i jedna osoba chce śpiewać, a druga osoba chce mówić. Myślę, że to było niezwykle odważne i też to było odważne pod kątem takiego marketingu i sprzedania tego filmu, bo ja należę do tych ludzi, którzy wyczekiwali Jokera 2 i nawet przed tą informacją, że to będzie musical, uznałem to za coś niezwykle wartościowego. Chciałem po prostu wiedzieć, co się działo z tą postacią, która została zaprezentowana w filmie z 2019 roku. A potem, jak został to przedstawione, że to będzie bardzo mocno musicalowy film, on dużo stracił w oczach tych, powiedzmy, radykalnych jokersów, takich, którzy po prostu z zamiłowaniem wyczekują wszystkich informacji związanych właśnie z Jokerem, którzy lubią właśnie tego typu kino, takiego buntu, protestu. I oni od razu mówili, że to nie jest ich Joker. Nawet nie chcąc sprawdzić tego filmu, po prostu dyskredytowali go ze względu na ten musical. A ja uważam, że ta część musicalowa jakby ubogaciła tę historię. I teraz chciałem cię zapytać o to, jak ty odbierasz te wszystkie momenty, które były śpiewane i czy dla ciebie pod tym kątem formalnym to jest pozytyw tego filmu, czy to jest czy to cię po prostu wybijało z tego seansu? Według mnie działały znakomicie wszystkie sekwencje musicalowe i właśnie to według mnie ten Joker nie jest do końca musicalem. On według mnie ma powiedzmy zacięcie musicalu, ma te musicalowe elementy, ale sam w sobie sensu stricte nim nie jest. I one bardzo, bardzo zgrabnie przedstawiały to, co Arthur w sobie czuł. I to według mnie są rzeczy, których jakby nie, które przedstawione w inny sposób wyszłyby nie tak atrakcyjnie. A dzięki temu, że właśnie się pobawiono tą formą i że pozwolono właśnie na te musicalowe wstawki, to ta postać Artura dużo, dużo zyskała głębi dzięki temu. Na dodatek ja muszę bardzo tutaj pochwalić realizację, bo według mnie zarówno, co wiem, że jest ja wiem, że to jest trochę kontrowersyjny take, ale według mnie zarówno Joaquin Phoenix, jak i Lady Gaga znakomicie te piosenki aranżują, to na dodatek wizualnie to się prezentuje wybornie i jakby wszystkie, zarówno oświetlenie, scenografia jest po prostu przepiękna i no autentycznie z tych musicalowych stawek można po prostu, na przykład jest ta piękna scenografia z tym wielkim napisem Hotel Arkham w tle, gdzie tak, tańczy tak. Arthur i Lee. I no, to są sceny tego typu, to jest coś, czego nie było w jedynce, bo też nie było takich możliwości w jedynce. Jednak tamten film brał się dużo może nie tyle poważniej, ale tamten film jednak dużo był bardziej osadzony, powiedzmy, na ziemi pod tym względem, a tutaj w tych musicalowych stawkach pozwolono sobie na takie odpłynięcie tego bohatera i to według mnie znakomicie się prezentowało. Tak jak powiedziałeś, myślę, że w tym momencie, kiedy we wszystkich tych scenach, gdzie Arthur oddaje się swoim fantazjom, to jest tak to przepięknie nakręcone. Ta scena z hotelem Arkham chyba jest taka, najbardziej mi utkwiła w pamięci, ale te wszystkie momenty, w których on się przenosi na scenę, kiedy on sobie marzy, że jest Jokerem, że występuje razem z Harley, że śpiewają razem piosenki, on się czuje panem tej sytuacji i to jest też fenomenalnie nakręcone, przedstawione, tak jak powiedziałeś, pod kątem formalnym tutaj nie ma się do czego przyczepić, wręcz powiedziałbym, że to stoi na wysokim poziomie artystycznym. Scenografia, oświetlenie scen, kostiumy, to jak się fajnie tym pobawiono. Mogę powiedzieć, że to jest takie udane nawiązanie do strony formalnej części pierwszej tego filmu, tak? Czy tej serii, tak? Czyli no tam też muzyka kapitalnie współgrała z tym wszystkim, co się dzieje na ekranie i tutaj to tak samo działa, tylko część pierwsza była, tak jak już zauważyłeś, była taka jednoznacznie pesymistyczna. Tak, tam nie było możliwości, żeby Arthur oddał się jakimś niesamowitym fantazjom. Tam nie było właśnie miejsca na jakikolwiek optymizm. Ten
Joker 2 może nie jest filmem jakimś hura optymistycznym, ale on daje temu Arturowi wielokrotnie jakąś nadzieję, że będzie lepiej, że on wyjdzie z tego więzienia, że on będzie razem z Harley. Jakby ten Joker, cały Joker, ten Artur ciągle żyje jakąś taką nadzieją na to lepsze jutro, przez co te wszystkie momenty szczęścia można było wykorzystać do tego, żeby się właśnie fajnie pobawiono scenografią, kostiumami, oświetleniem scen. To było coś fenomenalnego. Tak, jeszcze tak dodam do tego Artura. Bardzo podobało mi się to, że... Bo Artur to jest, wiadomo, że no niedoszły komik, czyli on jakby pragnie tego spotlightu, on pragnie być na scenie i pragnie tej publiki. I to, że te wstawki musicalowe właśnie są takim jakby przedstawieniem, tam jest pewnie mówione, że no pokażmy, dajmy widzom to, czego oczekują, to też świetnie działało jako podbudowanie tej postaci. I też pociągnięcie tego z pierwszej części, jak on szedł na te stand-upy, ale nie mógł nic z siebie wykrzesać przez tę swoją chorobę neurologiczną. To prawda. I jeszcze odnośnie muzyki. W części pierwszej muzyka, szczególnie ta oryginalnie skomponowana, miała bardzo istotne znaczenie w budowaniu klimatu tego filmu. W dwójce, no siłą rzeczy przez to, że mamy te wstawki musicalowe, postacie śpiewają, mamy piosenki, które są... W większości znajdują się, czy nawet wszystkie znajdują się na nowej płycie Lady Gagi, ale też mamy w kilku momentach piosenki jakby spoza repertuaru Lady Gagi, które są dobrane do nastrojów przede wszystkim naszego głównego bohatera, czyli Artura. I to też tak... Chciałem powiedzieć, że ten Joker 2 jest taki o wiele bardziej... Bo on ma pesymistyczną wymowę, ale w kontekście jedynki on przez niemal do samego końca daje jakieś złudną nadzieję na to, że Joker rozpocznie swoje show. Ja osobiście wyczekiwałem na moment, w którym on się stanie Jokerem na sali sądowej, bo to nam też zapowiadały właśnie te wszystkie materiały promocyjne i spodziewałem się, że właśnie ta część sądowa, że Artur stanie się Jokerem o wiele wcześniej. Się okazało, że właściwie jedynym jego gwoździem programu było przesłuchiwanie jego najlepszego kolegi z pracy. I trochę mam tutaj niedosyt pod tym kątem, że za mało było Jokera, za dużo Artura, aczkolwiek ten film nam mówi o tym, że nikogo losy Artura nie obchodzą, że wszyscy chcieli tego Jokera i też publiczność chciała tego Jokera, a dostała bardzo dużo Artura. I teraz pytanie do ciebie, czy uważasz, że to jest dobrze czy źle, że postawiono właśnie na to, żeby ta osobowość Artura była tą pierwszoplanową, a Jokera zepchnąć właśnie do tych fantazji tylko do trzeciego aktu? No to według mnie to jest bardzo dobra decyzja i też no ten Joker jest, właśnie ta persona Jokera jest według mnie też o tyle ciekawe zaprezentowanie jej i Artura, że ten Joker wcale nie, on, gdy właśnie w tej, trochę przejdę tutaj nie po kolei, bo do tych końcowych scen filmu właśnie na tej rozprawie i przesłuchania, ona jest według mnie o tyle świetna, że fakt, Artur ma ten makijaż, jest, wiesz, odpicowany, już nie ma tej swojej pani adwokat, która by go broniła i okej, jest Jokerem i jest pewny siebie, tylko on dalej jakby jest niekompetentnym i raczej średnio śmiesznym komikiem. I gdy on właśnie przesłuchuje tego swojego przyjaciela, to on nic nie osiąga, bo on najpierw próbuje żartować, bo nie wie, kompletnie nie wie, co go zapytać. Potem zostaje jakby zderzony z tym, co ten jego padł, ten kolega jakby ma o nim do powiedzenia i to jak on też jest, że jak ten przyjaciel jest w nim rozczarowany i przerażony i to jest takie zderzenie, nie dość, że zderzenie się Artura wtedy, tego Jokera ze ścianą, to jeszcze pokazanie, że ten Joker wcale nie jest jakoś specjalnie fajny albo kompetentny. I też ty powiedziałeś, że to nie jest aż tak pesymistyczny film według siebie, bo on daje cały czas nadzieję na to, że ten Joker gdzieś tam może zaistnieć, ale według mnie całość jest strasznie pesymistyczna właśnie dlatego, że ta nadzieja jest w Arturze, a nie
na przykład ja oglądając ten film, w pewnym momencie wiedziałem, że to musi się wysypać i to nie była taka nadzieja, że może mu się uda, tylko to była właśnie nadzieja dla tej postaci, ale kompletnie nie coś realnego. I to właśnie ten Joker dla bohatera, czyli dla Artura, wydaje się tym wyzwoleniem i tym, czym, do czego on chce dążyć, a tak naprawdę on go cały czas pogrąża, bo no praktycznie no, według mnie to odkąd Artur zaczyna coraz bardziej się słuchać Lee i coraz mniej tej pani adwokat, czyli no zdrowego rozsądku, im bardziej dopuszcza tego Jokera do siebie, no to wszystko coraz bardziej się psuje. I też najpierw z tym wywiadem, gdzie konkretnie jest tam mówione, że słuchaj, no nie pal, bo wyjdziesz nonszalancko. A potem, wiesz, Joker to wszystko Joker zaczyna powoli przejmować kontrolę, bo i czuć się Artur próbuje się czuć zbyt pewny siebie. I według mnie to właśnie całe to rozdarcie między Arturem i jego cieniem znakomicie działało. Zwłaszcza stykając to z tym, jak po pierwsze, czego Gotham oczekuje od Artura, no czyli de facto bycia Jokerem, co jest takim trochę odzwierciedleniem jednak tej widowni, która po pierwszym Jokerze się w nim zakochała i zaczęła go idealizować. I jednocześnie Lee, która jest tą, właśnie też to reprezentuje i która no razem, ona coraz bardziej popycha Artura, żeby dostać Jokera i przez to wszystko zaczyna się coraz bardziej sypać i Artur nieubłaganie idzie w stronę klęski. Mhm. Cała jego linia obrony, tak miałem po wyjściu z kina pierwsze takie przemyślenie, że na początku, w pierwszym akcie filmu Artura trochę cofnięto w rozwoju. To znaczy pierwsze minuty, czy pierwsze kilkanaście minut to jest Artur, który nic nie mówi. On przez pierwsze minuty to on tylko chce zapalić papierosa i on jest mega wycofany. Strażnicy więzienni mówią, że w ogóle nie żartuje, że jakby zdał sobie sprawę z tego, co tak naprawdę zrobił i wówczas przemawia przez niego Artur. I to jest też jeden z nielicznych momentów w jego życiu, kiedy są ludzie, którzy chcą dla niego dobrze. O wiele za późno, ale mamy tą panią adwokat i tą chyba panią pomocnik adwokata, która, czy też panią terapeutkę, która robi z nim ten wywiad, ale powiedzmy taki psychologiczny. I chce uzyskać informacje, z kim tak naprawdę rozmawia, czy rzeczywiście ma tą osobowość mnogą. I cała linia obrony zasadza się na tym, a potem ja odnoszę wrażenie, że ten film to jest taka walka pomiędzy Jokerem a Arturem, która osobowość przeważy. Ostatecznie jednak Artur broni swoją własną tożsamość i mówi na tej sali sądowej, że nie ma Jokera, tak? Co wielu, wielu Jokersów rozczarowuje po prostu. I to jest taki film o tym, że ten Artur się stał takim symbolem, a on sam tego nie chciał. Po prostu ta bycie Jokerem go przerosło, jeżeli chodzi w taką funkcję społeczną. Jakby schlebia mu to, że kiedy jest Jokerem, jest podziwiany, jest lubiany, ludzie skandują jego ksywę, ludzie się przebierają za Jokera i ten Joker realnie coś dla tych ludzi znaczy i on wówczas też coś znaczy, ale on wydaje się, że on na końcu to wszystko po prostu odrzuca. Przez co no to potęguje takie rozczarowanie tej postacią, tą postacią. I są ludzie, którzy uważają, że no po prostu ich zawiódł, co potem ma swoje fatalne konsekwencje w ostatniej scenie tego filmu. Czy ty też tak to odebrałeś, że to jest taka walka o wewnętrznego siebie? Czy nie kupiłeś w ogóle tego konceptu z osobowością mnogą? Bo ja do tej pory nie wiem, czy tam były dwie osoby w jednym ciele, czy to była tylko po prostu jego bardzo mocna fantazja, ale Artur zawsze był, jest i do samego końca pozostał tym Arturem. No też sama ta kreskówka na początku też znakomicie zrealizowana sugerowałaby, że to jest właśnie walka z tym swoim cieniem i wydaje mi się, że faktycznie może zachodzić ta. Nie pamiętam, jak to schorzenie się dokładnie nazywało, ale osobowość mnoga chyba.
Tak, właśnie. No nie jestem psychiatrą ani psychologiem, więc też nie chcę mówić, czy to faktycznie mogłoby tak działać, czy nie, ale no wydaje mi się, że esencjonalnie cały film jest poniekąd o tym, jak wszyscy naciskają na Artura niejako, żeby być tym Jokerem, do tego momentu, że odrzuca w pewnym momencie tę rzeczywistą pomoc, którą mógłby otrzymać na rzecz tego show. Też na początku, jak mówiłeś, że trochę cofnęli Artura w rozwoju, ja się nie zgodzę, dlatego że jest tam powiedziane, że Artur już nie żartuje, czyli że jak tam trafił, to jeszcze żartował z tymi strażnikami. Przez te 2 lata im się wyrobił na przykład ten system, że Artur za żart dostaje papierosa, ale wydaje mi się, że po prostu w pewnym momencie ta depresja i samopewnie przebywanie w tym Arkham tak go przygniotło, że ten Joker gdzieś tam zanikł i on zaczął powoli wypływać w momencie, kiedy zaczął dostawać te jakby bodźce akceptacji, ale nie Artura, tylko Jokera. Bo zauważ, że gdy są ci profesjonalni psychiatrzy albo ta pani adwokat, to oni jakby chcą pomóc Arturowi, wiesz, skupić się na tym, że to był właśnie przez matkę i przez, że doświadczał przemocy domowej. Skupić się też na tym, że zwrócił uwagę, że jakby został zaatakowany przez, w pierwszej części został zaatakowany przez tych, przez te osoby w metrze. A z kolei wszystko zaczyna się psuć no, w momencie, kiedy on zaczyna, gdzie ludzie zaczynają jakby domagać się, wiesz, Jokera. Nagle na przykład jest, no to jest bardzo, bardzo wyraźny strzał, taki metastrzał w odbiór pierwszego filmu, ale jest na przykład Artur się dowiaduje, że film o nim powstał, nie? I że ludzie oglądają, że ludzie po obejrzeniu go się zafascynowali. Poznaje właśnie Eli, która z którą nawiązuje gdzieś tam więź, bo ona jest też jakby nim zafascynowana. I potem też dlatego według mnie ta strona Jokera zaczyna przeważać, dlatego że dostaje coraz więcej i więcej akceptacji. Mm-hmm. To nawiązanie do filmu to pada trzykrotnie, szczególnie raz na sali sądowej, co mnie bardzo rozbawiło, bo tak. Cały ten film jest w sumie taką nawet nie trochę, według mnie cały ten film jest wiwisekcją poprzedniego filmu, przez te właśnie rzeczy, jak w powiedzenie, że no nakręcili film, który też właśnie ten film w filmie, podobało mi się, że najpierw to jest takie pokazanie, że no jest film, który jest świetny i widziałem go 20 razy, a potem to się spotyka na sali sądowej, że ten okropny film dla tych maniaków i też podobało mi się takie pokazanie, że no nie, że o ile Joker dostaje faktycznie dużo takiej aprobaty, to jednak nie od wszystkich. Mhm. W ogóle ten film, część druga nie istnieje bez części pierwszej. W ogóle to nie jest film, który stoi na własnych nogach. On jest tak mocnym metakomentarzem do wszystkiego tego, co zaoferowała nam część pierwsza. Nawet mamy flashbacki żywcem wycięte z części pierwszej sceny, które są powtórzone w części drugiej na zasadzie takich retrospekcji, żeby przypomnieć widzowi, o co nam dokładnie chodzi. I myślę, że sam Todd Phillips i Joaquin Phoenix zdecydowali się w ogóle nagrać Jokera 2, ponieważ zobaczyli te reakcje po części pierwszej. Trochę to poszło w taką stronę, w którą oni by nie chcieli. Ten film jakby ma za zadanie też skorygować postrzeganie tej części pierwszej. Tak, mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś zapyta Phillipsa czy Joaquina Phoenixa za 5, za 10 lat o wymowę Jokera, to on zawsze będzie mu powiedzieć halo, halo, ale jest jeszcze część druga, w której komentujemy to, co się wydarzyło w 2019 roku i my tego nie pozostawiamy bez odpowiedzi. To tak jakby na przykład, nie wiem, Fight Club miał część drugą, w której, nie wiem, zdekonstruowano by te wszystkie mity i to dziedzictwo Fight Clubu, tak? To jest według mnie ta największa wartość, że ten film jakby bierze te wszystkie
mity, problemy, które narosły z Jokerem przez te prawie 5 lat i jeden po drugim obala je. Tak, i też jakby obdziera tę personę Jokera. Nawet w tych sekwencjach musicalowych jest właśnie jest nawet zderzenie tego Jokera z tych musicalowych wstawek, gdzie no, on umie, wiesz, stepować, jest showmanem, umie tańczyć. Jest właśnie zderzona potem na sali sądowej z tym Arturem, który może i się, jak to nie wiem, czuje się pewny siebie, ale dalej niewiele potrafi działać tak naprawdę. Jakbym miał wybrać jedną scenę, która zostanie ze mną pod kątem fabularnym, bo pod kątem wizualnym, no to ta scena Hotel Arkham, to jest absolutnie przepiękna, ale pod kątem fabularnym, gdybym miał streścić ten film do jednej sceny, to sceny z trzeciego aktu, gdzie już jest wybuch na sali sądowej, Artur ucieka, wpada do jakiejś taksówki, potem z tej taksówki ucieka i gonią go Jokersi. Właściwie jeden człowiek, który jest przebrany za Jokera i on jest tak podobny do Joaquina Phoenixa i on go goni przez całą ulicę, a Arthur Fleck ucieka. To jest, nie mam większej metafory, ucieczki przed konsekwencjami tego, co się zrobiło. I wydawać by się mogło, że to te 5 zgonów, które następują w części pierwszej, nie powinny być aż tak znaczące, a jednak są, że on staje się tak idolem ludzi, nie chce tego, odrzuca to na sali sądowej, a mimo to Joker się go gonią. Już nie ma jakby bardziej wymownej sceny w tym filmie, która by podsumowała, czym jest Joker 2. W ogóle to jest, ta scena była w zwiastunie na moment, jak ucieka przed tymi Jokerami. I ja byłem przed premierą przekonany, że to będzie jakaś scena wizji. I to oczywiście to była jedyna scena, która faktycznie jakby w ramach filmu była prawdziwa i on faktycznie ucieka przed tymi Jokerami. Mogli, szczerze powiedziawszy, mogli się nawet bardziej tym pobawić. Wyobraź sobie, że aktor z Bo się boi, nagle się pojawia ten nastoletni, który go grał i na przykład makijaż Jokera, to według mnie by było też... Ale bardzo mi to przypominało właśnie Bo się boi, bo tam też Joaquin Phoenix ucieka, już nie pamiętam przed czym, ale to jest też bardzo podobnie sfilmowane. W ogóle pokazanie Jokersów jako zupełnie niejednorodnego środowiska. Mamy moment, w którym Arthur postanawia być Arturem, wystawia całe środowisko Jokersów i są ludzie, którzy mimo to mu pomogą, pokazują, że wysadziłeś sąd, jest wybuch sądu, to na pewno jest twoja sprawka i dobrze, że im tak pokazałeś, dobrze, że ta, na przykład, nie wiem, ci przedstawiciele systemu, nie wiem, zginęli, odnieśli rany, że jesteś tutaj wielki, my cię wielbimy i że tobie pomożemy. I mamy też w drugą stronę ostatnią scenę filmu, w którym jest też wyznawca Jokera, który czuje się rozczarowany, opowiada ten żart, który no, ma za zadanie powiedzieć taki niewypowiedziany żart do Artura, no, oznajmić, że on się jednak spodziewał, że tym Jokerem jednak zostanie i że wszystkich rozczarował, w końcu zasztyletował Artura. Pokazanie to, jak Jokersi są taką siłą, którą ciężko jest ujarzmić. W pierwszej części to był taki tłum, który skandował imię Jokera, robili różnego rodzaju manifestacje, ale wydawać by się mogło, że to jest jednorodne środowisko. Tutaj Todd Phillips chciał pokazać, że no to ma swoje bardzo różne konsekwencje i że są fani i mogą bardzo różnie odbierać twoje zachowania. To tak jak z tym Linkin Park. Są ludzie, którzy są przeszczęśliwi, że oni dalej grają w odnowionym składzie, a drudzy czują się zdradzeni przez Shinodę, że oni nie powinni na przykład grać tych piosenek, których nagrywali wspólnie z Chesterem. I te opinie są bardzo podzielone i też dużą wartością części drugiej jest to, że właśnie pokazuje te konsekwencje jednej decyzji. Jakiegoś autora, jakiegoś autorytetu, że ona może być odebrana w zupełnie opaczne strony. Tak, i też pokazanie, jak może radzić sobie jednostka, która zostaje nagle wystawiona na piedestał, a która kompletnie nie jest na to przygotowana, bo jednak Artur w pierwszej części to był człowiek, który właśnie nie dostawał wystarczającej uwagi, jako ten Joker dostał jej aż nadto. Ja też bardzo... Nie, podobało mi się to, jak ten film rozlicza się też z jedynką na tej sali sądowej, jak na przykład jest Zazie Beetz, powraca w jednej scenie.
I właśnie mówi, jak to z jej perspektywy wyglądało i dlaczego, jaki koszmar ona przeżywała, kiedy właśnie Jokersi ją napastowali i jak ona się właśnie z tym czuła jako też matka i jak czuła się zagrożona. To też wybrzmiewa w scenie ostatniego przesłuchania tego karłowatego komika, że on też się boi o własne życie. I że działalność Jokera ma swoje konsekwencje i że są postronne ofiary. Bogu ducha winne. Sąsiadka, kolega z pracy. To nawet nie były osoby, które Arthur chciał skrzywdzić. To były dwie osoby, którym się tak naprawdę nie zdarzyła żadna fizyczna krzywda ze strony Jokera. A mimo to konsekwencje są takie, że im się życie utrudnia i oni się ciągle muszą bać o siebie. Tak, też wiele osób, w tym zakładam, że Arthur, jak w poprzednim filmie była ta scena, kiedy właśnie ci dwaj komicy, ten, który jest przesłuchiwany tutaj i no, już martwy, który nie był miły dla Artura i przez niego Arthur wyleciał właśnie z tej roboty klauna może nie całkowicie, bo to jednak Arturowi wyleciał ten pistolet. Kiedy robił przedstawienie chyba w szpitalu dla dzieci. I tam jest scena, gdzie właśnie Joker morduje tego komika, ale wypuszcza tego swojego przyjaciela. Nawet żart chyba tam polegał na tym, że on nie sięga klamki, ale Arthur mu otworzył, nie? Tak. Ja muszę przyznać, że o ile wiedziałem, że Joker wtedy nie robi czegoś moralnie akceptowanego, no zabija człowieka, to ja podczas sensu nie pomyślałem, jak traumatyczne to musi być dla właśnie tego jego przyjaciela, jakby zobaczyć śmierć na własne oczy i żyć w strachu przez te 2 lata chyba. Mhm. Więc Joker 2 dla mnie jest przede wszystkim filmem o konsekwencjach. Że każda decyzja ma swoje konsekwencje, a w przypadku Jokera i Artura to jest tak zwielokrotnione, tak spotęgowane. Widzimy przypadkowo ofiary. Znaczy według mnie właśnie ten film działa, dlatego że on zarówno przedstawia Artura jako faktycznie ofiarę i osobę no, chorą psychicznie, która ma problemy wynikające z bardzo wczesnych lat dzieciństwa, ale też z no, tego, jak neglektowano jego zdrowie przez kolejne jakby lata dorastania i dorosłości, ale jednocześnie według mnie ten film nie mówi, że te zbrodnie, które Arthur zrobił, były jakkolwiek dobre. Właśnie na przykład podobało mi się to, że jest w tym filmie postać Harvey'a Denta, która jest bezpośrednio przeciw, no jest prokuratorem, który orzeka jakby za tym, żeby Arthura spotkała ta największa kara. I co prawda film, przez to, że śledzimy Artura, to film trochę nas zwodzi za nos i przedstawia go jako złoczyńcę, ale jednocześnie to, co on mówi, nie jest jakby nie jest, wiesz, odklejone od rzeczywistości, nie jest jakby bezpodstawne, nie? I też dlatego podoba mi się pokazanie tego, że okej, jakby to jest ofiara, ale to nie wymazuje jakby tego, że to, co zrobił, jakby było okropne. Też ten jego przyjaciel, który był przesłuchiwany przez niego, powiedział, bo Arthur, Joker wtedy, gdy go przesłuchiwał, powiedział, że przecież ten jego przyjaciel był dla niego okropny i wtedy dostał odpowiedź, ale nie na tyle, żeby... Że zrzucił na śmierć, tak. Tak. Dobrze, że o tym powiedziałeś. Właśnie ja nie umiałem tego ubrać w słowa, że na tej sali sądowej ważą się właśnie te motywacje, a ostatecznie wychodzi, że żadna motywacja nie jest wystarczająca silna do tego, żeby sięgać po przemoc. Świetnie, że o tym powiedziałeś, bo ja nie potrafiłem się wysłowić na ten temat. Zanim przejdziemy do Lee, bo ona wydaje mi się też równie interesującą postacią, to chciałem jeszcze poruszyć te postacie drugoplanowe. Już o prokuratorze Harvey Dencie
powiedziałeś parę słów, ale wydaje mi się, że równie istotna jest postać strażnika więziennego, którego gra Brendan Gleeson, i to jest w ogóle jedna z lepszych ról Brendana Gleesona, którą widziałem, bo ja się zastanawiałem, czy jego można zaliczyć do Jokersów, czy do bardziej do naiwniaków, czy on po prostu, nie wiem, tak bardzo polubił sobie Artura, że chciał mu koniecznie pomóc, czy też to jest bezpośrednio powiązane z postacią Lee, która, mam takie wrażenie, że offscreen załatwiała różne rzeczy za pomocą pieniędzy na przykład, bo potem się okazuje, że ona nie jest tym, za kogo się podaje, więc jak ty interpretujesz tą postać strażnika, szczególnie, że on ma interesującą rolę do odegrania w tym pierwszym akcie, bo potem jak już jest ten dramat sądowy, to tego ośrodka, w którym zamknięty jest Artur, jest coraz mniej, ale on w pierwszej części filmu pełni bardzo istotną rolę. Wiesz co, to jest trochę według mnie też element pesymizmu tego filmu, że absolutnie każdy w tym filmie, może poza tą adwokat, jest albo straszną osobą, albo przynajmniej skonfliktowaną moralnie. I ten właśnie ten Brendan Gleeson, świetnie zresztą zagrany, on no jest, właśnie on jest, no mówmy się, on jest straszny w swojej robocie, jakby on się znęca nad tym Arturem, on, wiesz, tam Artur go poklepał w pewnym momencie po plecach i zerwał to. Tak, to ma dał. Właśnie nie oddał mu, jakby oddał mu tak z 5 razy bardziej, tak go zerwał, tak. Że się nakłonił. Właśnie przez to, że każdy jest w tym filmie tak moralnie zdeprawowany, no też ciężko przez to, przez to, że wszyscy są tak moralnie niejednoznaczni, no to według mnie on zarówno działa jako, powiedzmy, lekki, jakby jego... Bo on trochę jest comic reliefem, czasem pełni taką funkcję humorystyczną, tak? Szczególnie jak są te sceny, gdzie oni śpiewają, on ma tego Artura w nosie, gdzieś tam pozwala mu gdzieś tam porozmawiać z tymi współosadzonymi, a on se wtedy śpiewa piosenki, tak? I on stara się być też taki trochę optymistyczny, ale też w trzecim akcie filmu on mówi, że on się stara trochę takiego światła i optymizmu wnieść do tego ponurego miejsca, jakim jest ośrodek zamknięty, jakie jest to więzienie. Więc też to jest bardzo interesująca, złożona postać. Tak, tylko według mnie to światło i optymizm nie do końca jest skierowane w stronę Artura, bo on, okej, potrafi być czasami człowiekiem i, powiedzmy, nie być absolutnym potworem, ale on jednak przez większość czasu, no, razem z tymi innymi strażnikami się wyśmiewa z tego Artura. On, wiesz co, daje mu te fajki za żarty, które, no, jest takie bardzo... no takie deprawujące, i że no chodź tutaj klaunie chodź tutaj klaunie, dostaniesz, chodź tutaj małpko, dostaniesz jedzenie, jak opowiesz żart, nie? Albo mhm. I na przykład też to, że on bierze tego Artura na te zajęcia śpiewu, według mnie, ja to odebrałem tak, że to jest czysto pod to, żeby się z niego tam pośmieć, jak śpiewa, bo ja... Według mnie to on, próbuje dać trochę optymizmu do tego miejsca, ale to bardziej taki optymizm na zasadzie, wiesz co, taki optymizm na zasadzie, no bardziej, żeby strażnikom było śmieszniej i ewentualnie tym trochę stabilniejszym więźniom niż właśnie tym, no właśnie Arturowi, który powinien być, no, w szpitalu psychiatrycznym pod stałą opieką, ale psychiatrów, a nie strażników więziennych. Też to jest bardzo... Też na przykład jest ta scena z tym strażnikiem, który chce autograf, bo jak Artur skończy na krześle elektrycznym, to się obłowi, nie? I według mnie to jest bardzo, dlatego ja odbieram ten film jako bardzo pesymistyczny, dlatego że prawie tutaj nie ma dobrych osób albo takich, które mogłyby uchodzić chociażby za bardziej skierowane w tę jaśniejszą stronę. Też ten Brendan Gleeson jest, widać, człowiekiem, któremu bardzo puszczają nerwy i no nie ma problemu z, nie wiem, pobiciem, z biciem tych ludzi albo wsadzaniem ich do izolatek. Ja mam też taką interpretację, że właśnie ten wpływ tych strażników na Artura był powodem, dlaczego widzimy go na początku takiego zmarnowanego i... To z pewnością, no bo to miejsce jest absolutnie straszne, tak? I
dużo dopowiada do postaci Brendana Gleesona. Nie pamiętam, jaką miał na imię, nawet nie wiem, czy on się w ogóle przestawił. Po prostu szef tych strażników więziennych, kiedy oni zatrzymują ponownie Artura i po prostu muszą zedrzeć z niego właśnie ten strój komika, make-up, i oni nie robią tego delikatnie, oni to robią w bardzo brutalny sposób, że on... Nie dość, że brutalny, to jeszcze taki strasznie mściwy, to jest po prostu czysta wendetta za to, że no Artur... Obraził ich na sali sądowej. Tak, to jest czysta zemsta, to jest mściwe, to jest nikczemne, i ta scena jest według mnie strasznie przerażająca, jak po prostu widać czwórkę albo piątkę ludzi, którzy znęcają się nad chorym psychicznie człowiekiem. To przerażające jeszcze, ta scena się kończy tym, jak oni go wrzucają do tej izolatki, wrzucają Artura, i on jest absolutnie przerażony, on cały drży. Co jeszcze podbija to? On jest przerażający, a ta agresja Brendana Gleesona przechodzi na innego więźnia, który tam zaczyna wariować i krzyczeć. To teraz przejdę do postaci Lee i nie chcę zadawać żadnego pytania, bo nie chcę cię nakierowywać w żadną stronę. Gdybyś miał ocenić tutaj postać Lady Gagi, co o niej sądzisz? Bo ona też wzbudza różnego rodzaju dyskusje i ludzie różnie interpretują to, jaką ona funkcję pełni w tym filmie. Ale ocenić w sensie, jak podobała mi się postać, czy moralnie, bo to dwie różne rzeczy. To może zacznijmy najpierw od aktorstwa Lady Gagi. Dla mnie świetna. Nie dość, że ona bardzo, bardzo według mnie pasuje do takiej... Nie chcę powiedzieć, że pasuje, bo to by wyobraziło Lady Gagę, nie? A ja ją bardzo lubię. Ale ona świetnie przedstawia tę taką... dwulicowość w pewnym sensie Lee, która ewidentnie jest manipulatorką i ona chce podsycić tego Jokera w Arturze i jest nim zainteresowana, i ona też i właśnie Gaga świetnie reaguje jakby na Joaquina Phoenixa w tej relacji. I do tego, jako że to jest też świetna piosenkarka, no to te musicalowe segmenty dzięki niej świetnie wypadają. A ja powiem ci, Filip, że kiedy miałem 2 czy 3 momenty w tym filmie, gdzie uznałem, że Lady Gaga za dobrze śpiewa, że jest za dobrą wokalistką, że widać, że Phoenix no nie jest profesjonalnym wokalistą i dał z siebie 200%, ale kiedy wchodzi Lady Gaga i ma zaśpiewać jakieś, nie wiem, górne partie, to czasem daje zbyt duże show w tych swoich, w miejscach, kiedy ona zaczyna śpiewać. I w pewnym momencie miałem takie wybicie, że to już nie jest Lee, to już jest koncert Lady Gagi. Nie miałeś, takich wrażeń? Wiesz co, nie, według mnie te sceny były na tyle zawsze skupione jednak na Arturze, albo on był tak centralną ich częścią, że jakby one dalej pozostawały według mnie tą fantazją Artura, która nie schodzi właśnie na Lady Gagę. Chociaż no też chciałbym dostać kiedyś burę za to, że za dobrze śpiewam, ale według mnie ja kompletnie tak tego nie odebrałem. Chociaż faktem no jest różnica wokalna między tą dwójką taka dość znaczna. To teraz jak oceniasz jej wątek? I tutaj nie ma żadnego pytania. Jak oceniasz moralnie tę postać? Nie, no moralnie no to strasznie dwulicowa i widać, i to ona reprezentuje właśnie tych fanów. Powiedzmy tę część publiki, która zachwyciła się po pierwszym filmie Jokerem, i ona ewidentnie jest. I według mnie ona tak denerwuje publiczność i w dyskursie wokół tego filmu, właśnie dlatego, że ona właśnie część tych osób, które najbardziej się nie spodoba ten drugi Joker, ona ich reprezentuje. I tak, to prawda. Ona jest właśnie dwulicowa, ona jest manipulantką i według mnie właśnie Gaga świetnie tę stronę sprzedała. I podobało mi się, jak sam film ten wątek jakby odwija, bo pamiętam, że gdy właśnie Lee trafia do izolatki Artura, to
przez chwilę się zastanawiam, czy to faktycznie jest, czy to faktycznie ona tam przyszła, czy to się Arturowi wydaje, no bo nie wydaje, no bo kurczę, nie, chyba by jej strażnicy nie wpuścili. A potem nagle jest rzuca, a potem gdy Artur bardzo skutecznie podkopuje coraz bardziej swoją przyszłość przez to, że coraz bardziej się daje ogarnąć temu Jokerowi, no to właśnie słyszymy, że to jest właśnie osoba z bogatego domu, która po prostu jest zafascynowana Jokerem, ale go okłamała, co tym bardziej jest właśnie z takim pstryczkiem w nos pewnej części widowni, bo jakby tak nie tak jakby nie patrzeć, ja tu nie celuję w nikogo ani nie obrażam, żeby nie było, ale jednak można było zobaczyć w okolicach tego 2019, że no jednak ci najbardziej zafascynowani Jokerem ludzie nie pochodzą z tych najbiedniejszych warstw, które jest najbardziej ignorowana, nie? I właśnie Lee jest dokładnie tą osobą, która nie jest oczywiście powiedziane, że jest bogata czy coś takiego, no ale jednak nie należy do tych najniższych warstw, a jest zafascynowana tym Jokerem, pomimo tego, że jest powiedziane, że raczej niczego jej w życiu nie brakowało. Znaczy tak, studiowała psychologię, na pytanie, czy jest bogata, nie odpowiada, więc i powiedziała, że kupiła mieszkanie w tej okolicy, w której mieszkał, chyba nawet w tej samej kamienicy, w której mieszkał Artur. Więc no, dla mnie to jest sugestia, że ona jednak jakimś majątkiem dysponowała, znaczy taka delikatna, i takie miałem wrażenie, że w niektórych miejscach ona działa off-screen i to jest też trochę sugerowane nam przez Philipsa. Na przykład jeden z komentujących na moim fanpage'u zwrócił uwagę, że wybiła go scena, w której ona wchodzi na salę sądową, że tam stoi tłum ludzi, a ona przez nich po prostu tak przechodzi, jeszcze sobie wypala fajeczkę i wchodzi sobie na salę sądową, gdzie normalnie zwykły człowiek by tam nie miał prawa wstępu. No ja to tam próbowałem to wytłumaczyć, że no ona była jednak przyjaciółką Artura i mógł jej załatwić jakieś tam miejsca, jako że jest, no powiedzmy, najbliższą osobą dla oskarżonego, ale równie dobrze to mogła być jakaś korupcja. Znaczy, według mnie akurat w tym przypadku to jest ta opcja z tym, że była blisko niego, bo po pierwsze nie ma, na tym etapie w filmie nie ma już tej, bo są dwie jakby sceny. Jest ta scena, kiedy ona się dostaje jeszcze, powiedzmy, w cywilu i ona gdzieś tam siada z tyłu, i jest ta scena, gdzie już w tym kostiumie Harlekina wchodzi, ale według mnie obie te sceny są jakby zasugerowane, że no ona tam jest, bo jako bliska osoba, zresztą... To jak się dostała do izolatki? On miał siedzieć 2 tygodnie w zupełnym odizolowaniu, a ona wchodzi i jeszcze wnosi tam przedmioty, no bo tam sprzęty do malowania. Jak to jest możliwe? Izolatka, jak najbardziej korupcja albo wpływy, ale według mnie akurat na salę sądową, no nie wiem, według mnie akurat ta sala sądowa czysto dlatego, że przyjaźniła się z Arturem, ale ta izolatka na pewno jakby jakimiś swoimi wejściami. Wiesz, ona była też studentką psychologii, więc może też trochę to jej pomogło, nie? Liak dla mnie jest jednoznacznie złą postacią i być może ona jest równie... Ona na pewno ma jakieś schorzenia psychiczne. Może socjopatką to może złe słowo, ale jest taką straszną cyniczką, że ona potrafiła Artura omotać, miała na niego cały plan. Mało tego, Artur, mimo tego, że zderza się gdzieś tam z tymi faktami i one otrzymują potwierdzenie, bo jest scena, w której Lee odwiedza Artura. Artur konfrontuje te wszystkie rzeczy, które powiedziała mu pani adwokat Oli. I ona mówi, tak, no kłamałam, ale kto tam nie kłamie, chciałam mieć cię bliżej, i on dalej w to brnie. Generalnie on nie ma za specjalnie wyjścia, on jak już jest zakochany, to będzie za nią
szedł do samego końca, aż do tej sceny na schodach, o której zaraz wspomnę. Natomiast ona potrafiła to wszystko tak zaaranżować od początku do końca, bo ona była niezwykłą fanką Jokera pod kątem może nie tylko ideologii, ale była zafascynowana nim jako, nie wiem, obiekt westchnień, no, na 100%. No i imidżem na pewno tego Jokera. Zastanawiałem się, czy ona chciała z tego odnieść jakąś osobistą korzyść, czyli, nie wiem, być, nie wiem, wice-Jokerem, tak? Albo, nie wiem, być też na świeczniku, ogrzać się w tym blasku sławy Jokera, ale film chyba tego aż tak mocno nie sugeruje, bo ona rzeczywiście udziela jakichś wywiadów po tym, jak wychodzi na wolność, a właściwie to wychodzi z własnej woli z tego ośrodka. I opowiada o tym, o Arturze, o Jokerze, ale ona nie staje się jakąś turbogwiazdą. Przynajmniej film tego tak nie pokazuje, więc może jakieś takie potrzeba atencji nie jest u niej jakoś silna. Ona po prostu chce zabawić się z Jokerem. I ta scena na schodach jest taka najbardziej okrutna z tego całego filmu, bo dochodzi do uwolnienia Artura i oni by mogli żyć dalej długo i szczęśliwie, a ona go wyrzuca po prostu jak traktuje go po prostu jak śmiecia. Jesteś mi niepotrzebny. Jokera już nie ma, więc ty mnie w ogóle nie interesujesz. I to też było fajnie zagrane, zarówno przez Phoenixa, jak i Gagę, jak i świetnie napisany ten cały film jakby prowadzi do tej sceny i to, że ona się odbywa w połowie tych legendarnych schodów, też jest takie bardzo wymowne. Tak. Spotkałem się bardzo dużo z opiniami odnośnie Lady Gagi, że ona jest zmarnowana w tym filmie, jest niewykorzystana. I ja się kompletnie na przykład z tym nie zgadzam, bo według mnie wykorzystali tutaj 100% umiejętności i zdolności Lady Gagi. I na dodatek ta postać, nie wiem czy też tak takie miałeś wrażenie, ale jej prezencja jest obecna nawet jak jej sensu stricte nie ma na ekranie. I to według mnie świetnie działało. Też muszę przyznać, że bardzo podobało mi się w kontekście tej postaci, że ona jest takim... bo jest tam powiedziane, że ona jest tam studentką psychologii, chyba studentką, nie? Albo chyba studiowała, albo już skończyła. Nieważne, w każdym razie ma wykształcenie psychologiczne, więc umiałaby w te wszystkie techniki manipulacji. To też, ale jakby sam fakt, że ja to też odbieram, że ona może być trochę zafascynowana Jokerem właśnie pod tym względem, tym psychologicznym. I choć to jest trochę odwrócenie tej komiksowej relacji Jokera i Harley Quinn, bo to na komiksach bardziej działało pod tym względem, że Harley została tam omotana przez Jokera, to według mnie to nadal jest w stylu dość mocnym tej komiksowej Harley Quinn, że jednak ta psychiatryczna jej strona wykształcenia fascynuje się jakby postacią Jokera. Mhm. To jest dobre spostrzeżenie, to jak najbardziej, bo wydaje mi się, że w tych innych interpretacjach Harley Quinn, czy to w animacji, czy tak jak to robiła Margot Robbie, to jest bardziej nastawione na to, że ona jest szalona, crazy, jest akrobatką. Te zdolności akrobatyczne i powiedzmy zdolności do nietypowej walki wręcz są w Birds of Prey bardzo mocno wyeksponowane, a nie dostaliśmy na przykład w wykonaniu Margot Robbie takiego wykorzystania jej wiedzy psychologicznej, poza tymi krótkimi scenami z Legionu Samobójców, no ale że miała jakby dojście dzięki temu, że była psycholożką, ale nigdy nie wykorzystuje żadnych technik manipulacyjnych. I to, że w postaci Lee jest właśnie to cyniczne wykorzystanie wiedzy, żeby tego Jokera mieć jak swoją własną marionetkę, to jest coś wspaniałego w tym filmie. To jest coś warte uznania. No też z Margot Robbie był ten problem, że jednak ten jej rozpisany wątek na trzy filmy nie był zbytnio rozpisanym wątkiem, czyli był ten w tym pierwszym Legionie Samobójców, gdzie wymyślono ten romans z tym, że są zakochani z Jokerem. W Birds of Prey, poza tym, że Harley tam żartuje, co w sumie nie żartuje, no mówi, że nie nazywaj mnie głupią, mam doktorat, to poza tą chyba jedną linijką też tam niewiele jest właśnie z tego jej wykształcenia, no a w tym Suicide Squadzie Jamesa Gunna trochę powtarza się przez to, że te filmy Suicide Squad i Birds of Prey powstawały w tym samym czasie, to te wątki nie miały jakby jak się kontynuować, albo że jeden nie mógł kontynuować drugiego, więc o ile ja bardzo lubię zarówno Birds of Prey, ten Legion Samobójców Jamesa Gunna, jak i samą Margot Robbie, jednak te filmy
trochę zawiodły na takim scenopisarskim punkcie, że nie za bardzo poprowadziły tę postać gdziekolwiek. Z drugiej strony, no to dało to fantastyczną przestrzeń do tego, żeby właśnie zastanowić się nad tym, co jeszcze nie pokazaliśmy w wersji live action, gdzie pod kątem no, przedstawienia właśnie Harley Quinn, że ta część akrobatyczna, taka crazy, to już została pokazana, to skupiamy się bardziej na tej psychologii. Joker z 2019 roku przekonał do kina superbohaterskiego, komiksowego, tych wszystkich ludzi, którzy no, widzieli tylko tam kino akcji. Joker 1 i Joker 2 nie są kinem akcji, są thrillerami, są filmami gangsterskimi, są filmami psychologicznymi, ale tam akcji nie ma praktycznie wcale. I to, że to jest właśnie taki świat bez akcji, bez jakichś dramatycznych scen, walki wręcz, to daje po prostu możliwość do przedstawienia tej Harley takiej z bardziej dojrzałej strony, z takiej bardziej osoby. Też z tą Harley też można wskazać w swoim najbliższym otoczeniu, w życiu, ludzi, którzy są bardzo podobnymi manipulatorami co Harley. Może nie w takiej skali, ale myślę, że w dorosłym życiu każdy z nas zderzył się z taką przykrą sytuacją, gdzie ktoś kogoś zmanipulował, albo sami zostaliśmy zmanipulowani, albo cynicznie wykorzystywał na przykład trudne położenie nas, naszych przyjaciół, naszych znajomych. I właśnie Lee jest właśnie taką personifikacją tej złej strony człowieczeństwa. Trochę ciężko się po latach ocenia te Jokery pod względem takiego sensu stricte kina komiksowego, bo to według mnie nie jest zbytnio komiksowe kino. Jasne, bierze ten image Jokera, który jest tam jakby z komiksów. Tam z dwa razy próbowali rzucać jakieś easter eggi, bo w tej pierwszej części był ten fatalny wątek tego mego Bruce'a Wayne'a, a w drugiej... Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że kiedy wybucha ta bomba, to Harvey Dent ma tutaj pół spalonej twarzy. Nie wiem, czy dobrze... Nie zwróciłem na to uwagi, ale... Właśnie tak mi się wydaje, ale to nie są w sensu stricte komiksowe filmy, bo one ani nie adaptują zbytnio historii komiksowych, ani też nie za bardzo adaptują te postacie, bo ten Arthur Fleck to nie jest ani żaden komiksowy Joker, ani tym bardziej filmowy. To jest naprawdę dziwne projekty pod tym względem, że one bardziej brzmią jak coś, co Warner Bros. by odrzuciło w wczesnych latach 2000, jak na przykład film o Batmanie od Darrena Aronofskiego, gdzie on tam chciał zrobić Batmana, który jest biedny i który tam w garażach buduje wszystkie swoje gadżety. W ogóle tam chyba Clint Eastwood miał go w ogóle grać. I wiadomo, że to są takie rzeczy, które no, są raczej ciekawostką, że nigdy nie powstało, ale co by było gdyby. I właśnie te Jokery to są dziwne filmy pod tym względem, że one trochę pasują bardziej pod to niż coś, co faktycznie by powstało, a jednak dostały te dwa filmy zielone światło. Więc to są takie adaptacje komiksów, jednocześnie nie adaptacje komiksów. Plus według mnie, mogę się oczywiście mylić, ale wydaje mi się, że Todd Phillips raczej nie ukrywa tego, że on raczej nie inspiruje się za bardzo komiksami i na przykład były ostatnie newsy, że nie chciał żadnych asyst ani pomocy od DC Studios, ani nic takiego. Nawet James Gunn musiał wyjaśniać ostatnio dlaczego dlaczego Joker 2 używa starego loga DC, a nie tego nowego, który Gunn wprowadził, i on tam powiedział, że no to nie jest film DC Studios, nie? I też wydaje mi się, że Todd Phillips nie jest zainteresowany w żadnym stopniu tym komiksowym rodowodem tej postaci, a bardziej tym właśnie socjologicznym i nawet nie tyle postaci Jokera, ale fenomenu Jokera, który jeszcze gdzieś tam sięga do Heatha Ledgera. Jak wywołałeś do tablicy Todda Phillipsa, to krytyka, która go spotkała po pierwszym Jokerze, jest taka, że albo nie wiem, osiągnął jakiś pik możliwości i też Joaquin Phoenix z tym swoim aktorstwem bardzo mu pomógł w odniesieniu jakiegoś artystycznego sukcesu, ale że on sobie z dwójką absolutnie nie poradzi i był dyskredytowany jako reżyser, a potem okazało się, przynajmniej tak ja oceniam, oglądając część drugą, że on jakby zdaje egzamin z bycia naprawdę kompetentnym reżyserem. Może to nie jest jakiś wybitny twórca, ale te wszystkie rzeczy, które chciałby naśladować od innych wielkich kinematografii, robi to poprawnie.
wrzuca tam swoje rzeczy. Też to jest taki film, w którym no jedynka jest właściwie niemal w 100% osadzona na aktorstwie Phoenixa. Tutaj tą uwagę widzów musiał kierować również na inne postaci. Jasne, Phoenix jest ciągle główną postacią, no ale musiał wymyślić cały wątek Lee, poprowadzić gagę. Te postacie drugoplanowe jednak są zauważalne. O wiele bardziej zauważalne są niż na przykład w pierwszym Jokerze, gdzie tych drugoplanowych postaci oprócz De Niro to już nie bardzo pamiętam, kto tam był. A tutaj jednak mamy takie kilka wyrazistych person. I to, w jaki sposób to jest napisane i potem poprowadzone, no myślę, że zasługuje na duże uznanie. Może to nie są jakieś wyżyny reżyserii, ale tutaj myślę, że zdał egzamin z bycia kompetentnym twórcą. Wiesz co, no akurat według mnie Todd Phillips zawsze był w jakimś tam stopniu kompetentnym twórcą, nie? Jakby to nie jest, to też ludzie lubią trochę dyskredytować Todda Phillipsa, że no ten gość od komedii i od Cats Vegas, nie? Ale to nie są... Jakby ja jestem zdania, że każdy film w jakimś stopniu jest małym cudem, bo tyle rzeczy musi się zgrać i tyle rzeczy musi zagrać ze sobą, że nawet te, powiedzmy, najprostsze komedie są w pewnym sensie cudem, więc ja nie jestem też fanem takiego dyskredytowania Todda Phillipsa, że każdy by mógł przyjść i sobie nakręcić Jokera, nie? Bo to też, bo pomimo dużo, powiedzmy, pomimo tego, że nie jestem wielkim fanem tego filmu, to jednak dalej on jest... jest kompetentnym jakby filmem, nawet pomimo, że jest wtórny i na pewno nie zarezonował ze mną ani nic z tym stylu, to jednak według mnie Todd Phillips był kompetentnym reżyserem, a w tym drugim Jokerze pokazał, że ma w sobie dużo takiej wyjątkowości, że nie wiem, czy on potrzebował takiego negatywnego bodźca po tym pierwszym Jokerze, żeby jakby wyrzucić to z siebie, ale jakby nie spodziewałem się, że Todd Phillips ma w sobie tyle jakby twórczej odwagi, żeby pokazać to, co chce powiedzieć w takiej formie i tak bez, no według mnie całkowicie bez hamulców wjeżdża w pewnym momencie w ten komentarz metatekstualny, który serwuje. I też on, według mnie Todd Phillips w pewnym sensie jakby porzuca taką standardową formę, którą by mógł przyjąć właśnie po to, żeby skomentować ten meta-aspekt do tego filmu, czyli powiedzmy tę społeczność, która się wytworzyła albo która się przyczepiła do jego filmu, do pierwszej części jego filmu. I ja bardzo doceniam, że Todd Phillips był w stanie taki, powiedzmy, dialog nawiązać z publiką. Oczywiście no tej publice się nie podoba, a ten dialog, ale ja bardzo doceniam. No bo pomysł na Joker 2 mógł być... mógł pójść w różne strony, tak? Można było po prostu zrobić Jokera 1, tylko że bardziej. I popchnąć Phoenixa w stronę jeszcze jakiegoś większego zniszczenia i szaleństwa, ale to by było takie wtórne, takie... Jakby to by był film... Jakby najprostszy pomysł na Jokera 2, to po prostu dać Phoenixa i zrobić to bardziej. A tutaj jeszcze... Myślę, że w ogóle uciekliby z tą Lady Gagą z tego Arkham w pierwszych 5 minutach, a potem przez 2 godziny by tańczyli na tych rozwalonych autach na strajku jakimś. No to by było, ale to by było najprostsze i mało tego, Jokersi byliby zachwyceni. A on miał jaja, żeby skomentować jedynkę i zrobić to w sposób odważny. Dużej części publiki się to nie podoba, ale też doceniam fakt, że... Pewno były na niego naciski, żeby jednak poszedł w tą stronę bardziej, powiedzmy, eskalacji przemocy, a on wolał zrobić coś bardziej ambitnego, bo po prostu no, nie poszedł najprostszymi ścieżkami, tylko wybrał właśnie taką mocną rozliczeniówę i za to go bardzo szanuję. Tak, ale też zauważ, to jest według mnie często pomijana część, bo dużo się mówi o tym, że to jest odważny film i taki dość bezkompromisowy, ale też zauważ, w jakim okresie ten film wyszedł, bo my żyjemy teraz w okresie, gdzie wszelkie filmy komiksowe albo nawet, powiedzmy, rozrywkowe
głównie chcą się podlizać fanom. Żyjemy w erze powracających postaci. Wiesz, wygrzebujemy każdą możliwą markę, która się może pokazać. Wiesz, robimy film o Ghostbusters i wracamy tych starych Ghostbustersów, nawet wiesz co, jeszcze przywracając do życia. Właśnie żyjemy w erze, gdzie przywraca się zmarłych aktorów komputerowo tylko po to, żeby ludzie zaklaskali na sali kinowej. Robimy filmy, eventy, w których wiesz co, których postać znana ludziom wyskakuje z jakiegoś portalu i wiesz co, między nim a dialogiem jest 10 sekund przerwy, żeby wiesz co, żeby klaskać jak w Spider-Manie ostatnio. Tak, żeby oklaski na sali. W tym roku wyszedł Deadpool i Wolverine, który wygrzewał Hugh Jackmana jako Wolverina tylko po to, żeby ci wszyscy 40-letni fani z brodą i fanpage na Facebooku się zachwycali. I w tym krajobrazie tego ciągłego fanserwisu wchodzi Joker, który wiesz, przychodzi i mówi do panów pierwszej części, że generalnie jesteście oszołomami, że nie mieliście tak przyjąć tego filmu i że przestańcie, bo ta postać wcale nie jest czymś, czym macie się inspirować. I to jest według mnie na tej metatekstualnej części i tej wykraczającej poza film bardzo coś, co na pewno się zapisze w historii i według mnie dużo zyska w przyszłości, jak już wiesz co. Bo jednak wydaje mi się, że te filmy, eventy, jak właśnie No Way Home, jak Deadpool i Wolverine, one się bardzo szybko według mnie zestarzeją, a ten Joker wydaje mi się, że może zyskiwać dzięki temu. Myślę, że nie ma lepszej puenty dla naszej rozmowy. Ja się w 100% z tobą zgadzam i ja bardzo doceniam odwagę wszystkich twórców i to, że Joker 2 poszedł nieoczywistą ścieżką skomentowania części pierwszej i jakby dekonstrukcji tego mitu, tej nadbudowy, która wytworzyła się przy okazji premiery w 2019 roku części pierwszej. To jest mega odważne i jestem ciekaw, czy no nie każdego twórcę stać na taką rozliczeniówę. I jednocześnie wydaje mi się, że ten Joker Folie Du, on wcale nie jest, bo też mnie się dużo bardziej podoba Folie Du od pierwszego Jokera, ale to nie są według mnie tak odległe w sobie filmy pod względem na przykład tego, jak adresują swoje problemy. To jest według mnie nadal bardzo film taki on the nose, który nie jest w żaden sposób subtelny i on właśnie też wali, powiedzmy, młotem widza po czole, ale wydaje mi się, że i na przykład wiesz, w ten sposób, że odnosi się bezpośrednio do pierwszego Jokera, albo no także bardzo, że no raczej nikt nie ominie tego, co Todd Phillips chciał powiedzieć, bo to według mnie w ogóle nie jest subtelne, ale wydaje mi się, że te rzeczy, które że ta forma, w jakiej to robi, pomimo tego, że jest bardzo podobna, że on pogłębia te tematy, to one wypadają dla mnie dużo bardziej interesujące niż w tym pierwszym Jokerze. I dlatego też tym bardziej doceniam ten film, że on nie jest aż tak różny od pierwszej części, a jednocześnie ma te swoje elementy, które go wywyższają. To było nasze spoilerowe omówienie Jokera 2. Dziękuję ci, Filip, że mogłem z tobą porozmawiać na temat tego filmu i jestem niezwykle przejęty tym, że ostatnio nawet rozmawiałem ze studentami na ten temat, że coraz mniej filmów polaryzuje opinię publiczną, że seriale tak, gry, na przykład, nie wiem, cała inba związana z Hogwarts Legacy, jeżeli chodzi o seriale, to mamy, nie wiem, Rings of Power, że tam się jakby kłębią różne opinie, a coraz mniej jest takich filmów, wobec których by narosło takie duże grono zwolenników, przeciwników i była taka żywiołowa dyskusja. Myślę, że kino bardzo, bardzo tego potrzebuje, żeby nie tylko dostawać takie crowd pleasery, tylko żeby kino się też rozwijało i ta publiczność kinowa się była otwarta na różnego rodzaju nowości czy na różne spojrzenia. Ty świetnie to jakby ująłeś, że dostajemy w ostatnich latach same eventy i takie crowdpleasery i to, co publiczność pragnie, to właściwie otrzymuje. Nie wiem, czy dotarła do ciebie ta informacja, chyba była na The Hollywood Reporter albo na Variety, że chyba wokół uniwersum Star Wars jest jakaś grupa fokusowa z jakiegoś po prostu fanów,
którzy mają prowadzić właśnie wątki poszczególnych postaci w tym uniwersum w ten sposób, żeby one się podobały fanom. Nie wiem, czy do ciebie dotarła ta informacja. Myślę, że to nie jest tylko jakby kwestia Gwiezdnych Wojen, ale już myślę, że większość marek gdzieś tam ma jakieś takie, powiedzmy, grupki konsultacyjne, żeby po prostu schlebiać gustom tych najbardziej zagorzałych fanów, a nie robić coś odważnego. Tak, ale to według mnie będzie miało swój limit, że teraz tak idziemy do góry, tymi oczekiwaniami dajemy cameosy, podlizujemy się fanom, ale to w pewnym momencie będzie musiało się tak przechylić i będziemy musieli jednak wpadać na ambitniejsze pomysły niż zadzwońcie do tam Andrew Garfielda, czy może by nie chciał wrócić, albo coś takiego. Zadzwońcie do Marka Hamilla i tak go potem odmłodzimy w CGI i wygląda paskudnie. A biorąc pod uwagę, ile Mark Hamill bierze za autografy, to ja myślę, że on dzwoni do Disneya, czy nie mają jakiejś roboty dla niego, a nie na odwrót. To było nasze spoilerowe omówienie drugiej części Jokera. Dziękuję ci, Filip, za to, że mogłem spędzić z tobą czas i porozmawiać na temat tego filmu, a teraz porozmawiamy z naszymi widzami. Zapraszam was przede wszystkim na fanpage Filipa. Link do niego macie w opisie. Tam na bieżąco chyba komentujesz te wszystkie rzeczy, które są związane z popkulturą, z filmami, serialami, grami, więc myślę, że... I tam też bardzo ciekawie opisujesz tego najnowszego Jokera, więc myślę, że tam też jest fajna przestrzeń do dyskusji. Ale również możecie to robić w komentarzach. Bardzo jestem ciekaw, co sądzicie na temat Jokera. Jeżeli macie pozytywną opinię, to napiszcie. Jeżeli macie negatywną, to też tym bardziej napiszcie. Chętnie się odniesiemy do tego wszystkiego. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym filmiku na kanale. Cześć.